Kilkadziesiąt pielęgniarek ze Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie przebywa na zwolnieniach lekarskich, przez co planowane zabiegi operacyjne zostały wstrzymane. Szpital od 3 tygodni nie wykonuje zabiegów planowych na bloku operacyjnym z uwagi na dużą absencję pracowniczą, jeżeli chodzi o panie pielęgniarki anestezjologiczne, panie pielęgniarki instrumentariuszki oraz na niektórych oddziałach zdarzające się przypadki różnych absencji. Na dzień dzisiejszy nieobecność wykazuje 31 osób, w tym to 21 to panie pielęgniarki z bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii. Na początku swojej wypowiedzi chciałem bardzo przede wszystkim przeprosić pacjentów Krośnieńskiego Szpitala. Ta sytuacja, która zdarzyła się, na pewno uniemożliwiła wielu z nich planowe zabiegi. Problem ze zwolnieniami lekarskimi pielęgniarek pojawił się kilka tygodni temu, kiedy to siostry z wyższym wykształceniem zaczęły domagać się podwyżki swoich uposażeń do kwoty 7300 zł, które gwarantuje im ustawa. Dyrekcja szpitala nie chce się zgodzić na taką kwotę, tłumacząc się trudną sytuacją finansową. Rozmawiamy. W ubiegłym tygodniu zaproponowałem, chociaż nie mam dodatkowych środków na podwyżki, wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek, które posiadają wyższe wykształcenie magisterskie i specjalizacje, o 500 zł do tej podstawy, którą mają w tym momencie, czyli podstawa dla pań pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim i specjalizacją, podstawa, od której naliczałyby się pochodne, wynosiłaby 6276, co łącznie ze innymi składnikami wynagrodzenia oscylowałyby te średnie wynagrodzenia miesięcznie brutto w okolicach 9000 zł miesięcznie. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nie zgadza się na proponowaną przez dyrekcję szpitala 500-złotową podwyżkę. Oczekujemy, żeby nasz pracodawca wypełnił obowiązek ustawowy, który nasz rząd zaakceptował końcem czerwca tego roku.